piątek w legnickim klubie Spiżarnia Stowarzyszenie Legnica Aktywnie i Kreatywnie po raz kolejny wspominało tych muzyków polskiej sceny, którzy zapisali się w historii, a których już nie ma. Wieczór z bardami ma główną ideę wspominania wielkich, nieobecnych polskiej sceny muzycznej. Jest ich bardzo dużo. Co roku staramy się wspomnieć, choć akcentem przynajmniej jedną z tych zmarłych osób, ale też dedykujemy koncerty zawsze tematycznie. W tym roku jest właśnie temat Ryśka Riddla. Z tej okazji na legnickiej scenie zaprezentował się Jacek Dewucki, tekściarz i wokalista, któremu w przeszłości przypadła trudna rola zastąpienia w zespole Jam samego Ryśka Riddla. Według artysty to ważne, aby przypominać młodym ludziom czasy dawnych rockowych i bluesowych koncertów, które były wyjątkowe. Młodzi ludzie nie mają okazji przeżywania koncertów rockowych od tak, jak to było kiedyś, nie? Na tej zasadzie, że to była taka jakaś ekipa, kolegów, znajomych. Ja mówię na przykład o swoich studenckich czasach, gdzie się jeszcze grało przede wszystkim dla przyjemności i gdzie do czwartej nad ranem można było siedzieć w różnych klubach i czekać na najbliższy tramwaj. No i wszyscy się znali, wszyscy się lubili, a muzyka dawała właśnie jakieś takie pozytywne nastawienie do życia. Jednak na spiżarnianej scenie wybrzmiała nie tylko klasyka polskiego rocka i bluesa, ale również Czesław Niemen, Agnieszka Osiecka czy Jacek Kaczmarski, choć czasami prezentowano je w zupełnie innym stylu. Maksim, wolność, głosi prawdę, by cały świat wieść obiega w lot, że jeden odtąd łączy sztandar, gwiazdę, sierpkan, końc i młot. Tych dni historia nie zapomni, gdy stary ląd w zdumieniu zastygł i świecić będą dwa potomni po 1 września 17. Według młodych legnickich artystów, którzy wystąpili podczas wieczoru z bardami, takie koncerty są niezwykle potrzebne, a muzyka przeszłości to dla nich niewyczerpujące się źródło inspiracji. Tego typu w ogóle wydarzenia, eventy przechowują pamięć o tych wszystkich artystach, którzy niestety już odeszli. Pamięć o ich utworach, o ich życiu też, często ich życie bywa inspirujące, o ich twórczości. Identyfikuję się z tymi tekstami. To jest najbardziej zaskakujące właśnie przez tą rozbieżność, jeśli chodzi o lata, bo jestem młodą osobą, ale tak naprawdę po przemyśleniu te teksty bardzo do mnie docierają i myślę, że czuję wzruszenie i cieszę się, że w taki sposób możemy oddawać hołd, że moja pasja pozwala na oddawanie w taki sposób hołdu. Wieczorem z bardami przyświeca również idea międzypokoleniowej integracji. Mamy widownię naprawdę kilku pokoleń. Przychodzi młodzież licealna, przychodzą ich rodzice, przychodzą dziadkowie. Początek listopada to czas, w którym szczególnie pamiętamy o bliskich zmarłych. Nie zapominajmy również o tych, którzy jeszcze nie tak dawno byli naszymi idolami.